Z tego filmu dowiesz się, jak zrobić zdjęcia mieszkania na sprzedaż albo na wynajem. Zdjęcia będziemy robić telefonem, po to, żeby wyszło tak, jak obiecałem na początku tej serii, czyli tanio, szybko i dobrze. Opowiem o 10 najważniejszych zasadach, ustawieniach aparatu i przydatnych trikach w czasie robienia sesji. Na końcu będzie o obrabianiu zdjęć, także za darmo, bo w darmowym programie. Jeżeli nie oglądałaś jeszcze pierwszego filmu z tej serii, no to teraz jest czas na nadrobienie. Czyli co? Mieszkanie posprzątane, godzina wybrana. No to klikamy lajka temu filmowi, wyciągamy telefony z kieszeni i robimy zdjęcia. 1. Jedna z najważniejszych zasad w fotografowaniu nieruchomości w ogóle. Zdjęcia muszą być proste. Ściany nie mogą się walić, chylić, chwiać, chybotać do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo. Nie, po prostu ściana ma być ścianą, ma być prosto, podłoga ma być podłogą, ma być pozioma, ma wyglądać tak, jakby dało się po niej chodzić, a nie tak, jakby się miało zaraz spaść w jakąś otchłań. Jak osiągnąć ten efekt? No oczywiście trzymać aparat prosto, ale to by była zbyt prosta, zbyt oczywista rada. Jest na to trik bardzo prosty, który można zrobić w telefonie. Mianowicie trzeba włączyć linię siatki. Kadruj tak, żeby linie pionowe i poziome tej siatki były równoległe do tych prawdziwych linii ścian i podłóg w twoim mieszkaniu. Jest to pewnego rodzaju oczywistość, ale nie każdy o tym pamięta, że telefon przecież nosi się codziennie ze sobą w kieszeni, jest narażony na różne warunki, na różne substancje i czynniki, dlatego przed robieniem zdjęć po prostu obiektyw trzeba przetrzeć. Zdjęcia mieszkania rób poziomo. Nasze oczy są poziomo, portale wymagają poziomych zdjęć. Potencjalnie oglądający wolą zobaczyć właśnie, co jest w linii poziomej, jak to mieszkanie jest przestronne, duże, niż to, co jest na linii góra-dół. Nie interesuje ich raczej sufit twojego mieszkania. Robienie zdjęć w mieszkaniach ma niewiele wspólnego z takim intuicyjnym sposobem, w jaki robimy zdjęcia telefonem. A intuicyjnie zdjęcia telefonem robimy jak? No, z wysokości wzroku. To podejście bardzo źle sprawdza się w mieszkaniach, we wnętrzach, no bo z wysokości wzroku, gdybyśmy chcieli zachować właśnie proste linie i proste kąty, no to na zdjęciu wystąpiłby głównie sufit. Przetestuj to sobie z liniami siatki. No a potencjalni kupujący nie są zainteresowani sufitem, są bardziej zainteresowani podłogą i metrami kwadratowymi podłogi. Właśnie dlatego trzeba aparat obniżyć, tak mniej więcej do wysokości pasa, być może pępka, i robić zdjęcia z tej wysokości. Z tej wysokości właśnie można osiągnąć te dwa efekty prostych ścian, no a przy okazji na tym zdjęciu można więcej pokazać tego, co jest bardziej interesujące, czyli no tego całego mieszkania właśnie. Drugim błędem związanym z fotografowaniem z wysokości wzroku jest tendencja do tego, żeby telefon na takiej wysokości pochylić w dół. Właśnie po to, żeby nie pokazywać sufitu, tylko żeby pokazywać podłogę i to, co istotne. Niby logiczne rozwiązanie, no ale niestety nie do końca. Po pierwsze, no wtedy ściany się walą, a druga rzecz, pomieszczenie czy w ogóle jakikolwiek przedmiot czy osoba widziany w takim ujęciu z góry wydaje się mniejszy, a nie chcemy, żeby nasze mieszkanie wydawało się mniejsze. Robiąc zdjęcia z wysokości takiej, jak patrzymy, no to robimy wtedy niezłego klopsa zamiast dobrego zdjęcia. Ty musisz zadbać o to, żeby utrzymać stałą wysokość robienia zdjęcia przez całą sesję, właśnie po to, żeby wyglądała cała ta sesja spójnie i profesjonalnie. Zdjęcia rób z rogu pomieszczenia, właśnie po to, żeby na jednym ujęciu pokazać jak najwięcej przestrzeni w tym mieszkaniu. Jeżeli masz duże pokoje, to najprawdopodobniej w zupełności wystarczy ci zwykły, domyślny obiektyw. Kiedy tylko możesz, rozważ zostanie przy tym obiektywie, ponieważ on jest najbardziej zbliżony do ludzkiego oka, bez żadnych zniekształceń pokazuje linie proste i kąty. Zawsze możesz też
zrobić telefonem. To jest bardzo proste, dwa ujęcia, jedno zwykłym obiektywem, drugie szerokokątnym, no i wtedy zdecydować. Już naprawdę całkiem dużo telefonów, nawet ze średniej czy niższej półki cenowej, ma już te szerokokątne obiektywy. Jeżeli twój telefon nie ma, no to w komentarzu poniżej jest bardzo tanie rozwiązanie tego problemu. Podobało ci się to, co dotąd widziałeś, widziałaś? Kliknij przycisk z lajkiem. To bardzo pomaga mi docierać z tą wiedzą do nowych osób. Algorytm YouTube'a to uwielbia i ty też na pewno polubisz dawanie lajków pod moimi filmami. To będzie wyrzucało też moje filmy tobie częściej na stronę główną. A ja nazywam się Darek i prowadzę firmę, która kupuje mieszkania za gotówkę. Więc jeżeli masz mieszkanie na sprzedaż, to tutaj za mną w tle jest walizka, a w niej jest gotówka, po prostu pieniądze, za które mogę kupić twoje mieszkanie. Więc zajrzyj do opisu filmu, tam jest moja oferta, moja instrukcja otwarcia właśnie tej tajemniczej walizki. Siódmy punkt. Zrób użytek z mocy obliczeniowej współczesnych smartfonów i włącz opcję HDR. HDR był kiedyś zarezerwowany dla profesjonalistów dysponujących sprzętem i umiejętnościami. Teraz robią to za nas komputery i algorytmy. No ale co to jest? Jak to działa? Ekspozycję można inaczej nazwać jasnością zdjęcia. We wnętrzu nieruchomości, mieszkań mamy ogromny problem ze zbyt dużą różnicą pomiędzy ciemnymi partiami zdjęcia a jasnymi partiami zdjęcia. No bo jak to w mieszkaniu, gdzieś jest cień, coś się skrywa w mroku, a gdzieś jest okno, przez które pada ostre, mocne światło. No i w jaki sposób wybrać jedno ustawienie jasności zdjęcia dla całej sceny? No praktycznie niemożliwe, no bo albo będziemy mieć część zdjęcia bardzo ciemną, także nic tam nie będzie widać, albo okna będą przepalone, prześwietlone. Telefon z włączoną funkcją HDR po prostu robi wiele zdjęć bardzo szybko po sobie na różnych ustawieniach. Najpierw bardzo mocno doświetla scenę, czyli wychodzą szczegóły w cieniach. Potem całą scenę robi ciemną, przez to okno nie jest przepalone. I co potem się dzieje? Potem magia, algorytm po prostu wybiera te najlepsze punkty z różnych zdjęć i skleja je w jeden obraz. Ten jeden obraz wygląda najbardziej naturalnie, ma zakres dynamiki taki jak ludzki wzrok. Otrzymujemy zbalansowany stosunek światła do cienia, nic nie ginie w mroku, nic nie jest przepalone. O taki efekt nam chodzi w fotografowaniu mieszkań i nieruchomości. Punkt ósmy. Zrób też kilka zdjęć stylowych detali nadających charakteru twojemu mieszkaniu. Zrób też zdjęcia widoku z okna czy z balkonu, być może też otoczenia budynku, jeżeli jest tam coś wartego zareklamowania. Nic tak nie przykuwa wzroku jak po prostu ładna, zadbana zieleń wokół budynku. No to jest w ogłoszeniach murowany hicior. Nie zoomuj swoich zdjęć. Nie zoomuj, czyli nie przybliżaj, no bo zoomowanie obniża jakość twoich zdjęć. Jeżeli już bardzo chcesz zrobić zdjęcie z bliska, właśnie na przykład jakiegoś szczegółu, no to zoomuj analogowo, po prostu zrób kilka kroków do przodu. Obróbka zdjęć mieszkań i nieruchomości w darmowym programie jest omówiona w kolejnym filmie, dlatego kliknij miniaturkę właśnie teraz, lajkuj i subskrybuj ten kanał. Widzimy się co dwa tygodnie. Pod filmem są komentarze, gdzie opisuję ciekawostki, które nie zmieściły się w tym filmie, które musiałem wyciąć, a które przygotowałem do scenariusza.